jesteśmy na taką ala plażę, tą przy morzu tym martwym i idziemy się kąpać. 20 szekli wjazd był, bo to jest taki parking i jest woda, prysznice, internet free i ten. No i idziemy teraz. Późno jest, ale musimy się wykąpać. To jest taki parking. Na goglach był. Prysznice są z wodą bieżącą, bo się nie da, bo po wykąpaniu się tam pływać też się nie da, tylko tak leżeć. Nie można oczu zamoczyć, bo mogą wypalić się oczy i ten, bo jest takie zasolenie, że 27%, tylko sobie można leżeć tak, o, nie zamaczać się i potem jak się wychodzi, to tutaj, tak, no ludzie sobie bliżej, a jak się wychodzi, to trzeba od razu prysznic brać i nie można oczu zamoczyć. Tam, te góry, to już jest Jordania. Jordania. Co? Sól. To jest wszystko sól tutaj. Uważaj na odwrót, bo to jest
Można się utopić. No jest taka woda, że po prostu nie można się utopić. Jak próbowałem nogę wsadzić głęboko, to wypycha cię do góry po prostu, kosmos, nie? Możesz siedzieć w wodzie, w kucka siedzieć i cię wypycha do góry. Do przodu, no. No. A napiłaś się tej wody? Nie? Aha, ale nie możesz pić. A tam? A to? To jest Jordan. To jest Jordan. To jest sól. To są wały, zwały soli. Te. Są zwały soli. Kamień oblany solą po prostu. Idziemy wziąć prysznic po prostu, bo jest strasznie słono. To jeszcze wody do butelek nabiorę. Tak, jest tyle słono. Znaczy wody do butelek. Nabierze Marek teraz trochę wody. Chcę nabrać wody. Ona jest taka... jest taka gęsta i tłusta. Po prostu gęsta, taka tłustawa woda jest. Do Polski biorę wodę. Żeby sobie każdy spróbował. Łyżka wody z Morza Martwego. Będziemy jechać jeszcze na spacer do miasteczka, pójdziemy pochodzić trochę. Muszę się przebrać. Thank you.
chodzi o to, że oni tutaj nie mają odprowadzenia wody i po prostu trochę deszczu spada i ulice są po prostu pozalewane. Patrz, na ulicach pełno jest tego, a tam... No. Tam wcześniej nie nagrałem, ale było tak z 20 cm wody, no. Dzisiaj 31 grudzień 2013. Rozpoczął się deszczowo, w każdym razie też wczoraj padało. Będziemy ruszać za chwilę, jedziemy tam nad krater, tam będziemy spać dzisiaj u Beduinów, spać, znaczy sylwestrować u Beduinów nad kraterem. No i tak, pada. Siedzimy i pijemy w namiocie Beduinu, po prostu masakra.